już od paru miesięcy dopinaliśmy wszystkie szczegóły, ponieważ zależało nam na tym, aby ta uroczystość była podniosła, żeby była ona również inna. Oczywiście towarzyszy nam wystawa, ponieważ jubileusz bez wystawy nie mógłby się odbyć. Także już od wielu miesięcy współpracowaliśmy i z grafikami, i z różnymi projektantami, i przygotowywaliśmy eksponaty, prace merytoryczne, prace organizacyjne towarzyszą nam już właściwie od początku roku. Cieszymy się, że przez cały rok możemy obchodzić nasze 140-lecie, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, pogoda nam sprzyja, wszystko prawie już dopięte na ostatni guzik. Uroczystością zawsze towarzyszą emocje. Jubileusz rzeczywiście zobowiązuje, więc te emocje są faktycznie większe, ale no mam nadzieję, że przy współpracy wszystkich pracowników damy radę. Przez każdy jubileusz do tej pory, który organizowaliśmy, pokazywaliśmy muzeum przez pryzmat zabytków. Dzisiaj właściwie ten jubileusz chciałabym zadedykować pracownikom, którzy przez 140 lat budowali historię tego miejsca. Chcemy też pokazać nas trochę z innej perspektywy, trochę z przymrużeniem oka, dlatego wystawę, którą na tę okoliczność przygotowaliśmy, ona opowiada o historii tego miejsca, o tych wydarzeniach ważnych i tych mniej ważnych. Pokazuje nas trochę innej konwencji niż zwykle. To są piękne grafiki, które zaprojektował nam Las Kresek. I w każdym budynku, tak jak pracujemy, są przedstawieni nasi pracownicy. Pałac Opatek, Muzeum Flis, spichlerze ujęte tak całościowo, i gmach główny, w którym ja mam przyjemność też pracować. Widzicie? Sami możecie ocenić, czy jest podobieństwo w tych grafikach. Esencją wystawy jest oś czasu, która została zilustrowana najważniejszymi wydarzeniami z życia muzeum, a jest co pokazywać, w końcu to 14 dekad, krótko mówiąc, szmat czasu. Są tu archiwalne zdjęcia, są grafiki, a wszystko w humorystycznym sosie z autorskim polotem Mateusza Pawlika. Rzec by można, Las Kresek puścił wodze fantazji. Nasza wystawa to nie tylko ta planszówka, ale też i eksponaty, takie pojedyncze, najbardziej charakterystyczne i reprezentatywne dla naszych bogatych zbiorów, które stanowią taki asumpt do zapoznania się z naszymi wystawami stałymi i czasowymi, więc to są tylko takie smaczki, ale bardzo ciekawe obiekty, na przykład zespół monet, dość niepozorny, ale to są najstarsze obiekty w naszej kolekcji. Każdy dział reprezentuje swoje zbiory, więc mamy też i etnografię, i piękną ceramikę pokucką, biżuteria pozyskana podczas prac archeologicznych, broń z działu wojskowości, malarstwo z działu sztuki. No i zaczynamy bardzo ważnym dokumentem założycielskim, który dał początek istnieniu naszego muzeum. To są zabytki, którymi opiekuję się na co dzień, które mam, że tak powiem, za ścianą. Przychodzę do pracy, to mogę sobie wejść do swojej pracowni, a potem wejść do pomieszczeń znajdujących się obok i tego typu przedmioty tam się znajdują. To jest fantastyczne, że mogę to zrobić i to bardzo cieszy, że dbam o to, że one są w świetnej kondycji, że mogę obcować z przedmiotami, które mają 200-300 lat, i są tak interesujące. To jest naprawdę kręcące. Muzeum to nie tylko eksponaty, to nie tylko wystawy, to także działalność naukowa i właśnie w tym kąciku bibliotecznym, tutaj zaaranżowanym w przestrzeni wystawy, można się zapoznać z naszymi działaniami naukowymi, popularno-naukowymi, gdzie właśnie prezentujemy różne publikacje, książki, katalogi wystaw. Sami widzicie, że jest tego całkiem sporo. To jest najważniejsze, bo to są odznaczenia państwowe, później wchodzą to są odznaczenia resortowe. Tak. Później po przemówieniu wojewody zapraszamy pana prezydenta, który będzie odznaczał naszych pracowników. To
jest miejsce, które zupełnie przypomina moje miejsce pracy. Jakby się tak zastanowić, za co ja tą moją pracę lubię, to jest jeden taki element, który szczególnie każdy poniedziałek, jak po weekendzie wstaję i sobie myślę, zadzwonię do mojej koleżanki Beaty z magazynu Kultura, żeby się z nią umówić. To mnie po prostu tak niesie, no już na cały tydzień, że umawiam się z nią już w poniedziałek, ten moment umówienia się, ustalamy, czy to będzie wtorek, czy środa. Później oni przyjeżdżają, nagrywają. Ja wiem, że w czwartek błysnę tutaj w telewizorach Grudziądzan, no i w piątek może wejdę w weekend spokojnie, żeby do kolejnego poniedziałku jakoś przetrwać tę sobotę i niedzielę. Przetrwać weekend, by móc znowu wrócić do pracy? Taka praca to skarb, a może inaczej, tacy pracownicy to skarb. Jedno jest pewne, są merytoryczni, mają pasję i szczyptę pozytywnego szaleństwa, co zostało ciekawie ubrane w słowa podczas części oficjalnej. Idąc tutaj, zastanawiałem się, taka myśl wpadła mi do głowy, jakie tytuły filmów pasowałyby, nie tyle treść filmów, co tytuły do muzealników. Najpierw pomyślałem o moim ukochanym Indianie Jonesie, ale wiadomo, że to nie był najlepszy przykład ani archeologa, ani muzealnika. Potem poszedłem takim banalnym tropem, przeminęło z wiatrem, dawno temu w trawie, bo to odwołanie do tego, co było, co przemija, co upływa. Ale to nie jest dobry trop. Do muzealników pasuje coś, co jest bardzo krwiste i dynamiczne, bo jest coś takiego jak dynamika muzealnika. To jest moje osobiste odkrycie. I myślę, że do muzealników pasuje na przykład mroczny przedmiot pożądania, dzika namiętność, kolekcjoner kości. Naprawdę, bo ci ludzie są pełni pasji. Było też poważnie i z należytym uznaniem dla pracy wielu z muzealników. Były awanse, odznaczenia, przyznano złoty i srebrny medal za długoletnią służbę, a muzeum zostało wyróżnione srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Ten medal Gloria Artis ma szczególne znaczenie, bo jest to medal dla instytucji, czyli dla wszystkich osób, które niosą tą sztafetę pokoleń, można powiedzieć, bo 140 lat to bardzo wiele pokoleń, bardzo wiele dokonań, ale zadanie bardzo ważne i odpowiedzialne, bo kim bylibyśmy dzisiaj, kim mielibyśmy być w przyszłości, jeżeli nie znalibyśmy swojej historii, swojej tożsamości, swojego dorobku. Dlatego ja chciałbym podziękować wszystkim, którzy tworzą muzeum, którzy na co dzień opowiadają o historii Grudziądza, historii tej ziemi, organizują nowe wystawy, organizują nowe wydarzenia, eventy. Ja dodam tylko, że panowie, Paweł Urbanowski otrzymał awans na stanowisko adiunkta, panowie Łukasz Ciemiński i Mateusz Promiński na kustosza. Gratuluję tej świetnej nagrody, gratuluję tych wyróżnień indywidualnych. Muzeum to, tak jak już dzisiaj zostało powiedziane, to nie są tylko cenne zbiory, wystawy, rzeźby, ale to jest medium. To jest medium, które przenosi i świadczy o naszej tożsamości, tej tożsamości historycznej, ale moim zdaniem przede wszystkim to jest też środowisko, które Państwo tworzycie. Świetne środowisko, bo przecież to są warsztaty, to są różnego rodzaju eventy, koncerty, które się odbywają nie tylko na tym pięknym dziedzińcu, ale także i w murach muzeum. To jest Wasza aktywność przestrzeni miejskiej i za to dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję.